Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Outriders na moim kanale. Na początku przypomnę tylko o zostawieniu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie też kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Po ostatnim odcinku troszeczkę sobie tutaj to swój ekwipunek uporządkowałem, można tak powiedzieć. Mianowicie wypróbujemy sobie tą snajperkę, ale gdyby ta się nie sprawdziła, no to mamy w zapasie tą tutaj. Nakłada na przeciwników podpalenie, przeładowanie podpala wszystkich przeciwników zranionych z tej broni, więc no zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało, taki double efekt, że tak powiem. Tutaj z broni miałem naprawdę mega duży dylemat, no bo ostatnio strzelaliśmy chyba tą, z tego co pamiętam, teraz próbujemy tą, bo otrzymasz premię do siły równą 30% twojej anomalii. No jak sobie zmienimy na przykład na tą, jest, a to zaraz, bo to nie tak. Tutaj, dobra. Jak sobie zmienimy na tą, mamy 13300, na tej mamy 14800. Tutaj mamy też inne bronie. Ja chętnie bym sobie na przykład tą tutaj podniósł do 31 poziomu i wydaje mi się, że ona byłaby najlepszym rozwiązaniem, ale na razie nie mam tytanu, tyle. Tutaj mamy też broń wulfową półautomatyczny wariant z poziomu 30. To jest ta nasza stara broń, z tego co pamiętam. No ale tutaj też mamy na przykład trafienie z broni nakłada na przeciwnika zamrożenie i trafienie z broni nakłada na przeciwnika podpalenie, czyli double effect. Też taki fajny, bo byłby i zamrożony i dostawałby, ale obrażenia za to są troszeczkę małe. Dużo w magazynku, ale obrażenia za małe, jak dla mnie. No i tutaj mamy jeszcze pistolet maszynowy taktyczny wariant, radioaktywne pociski, tutaj nic nie zmieniałem. Na razie będę się wahał między tą bronią, zobaczymy jak z tą tarczą, jak ta tarcza będzie dosyć kiepska. W sumie to jeszcze chyba się i tak wrócę i z tej tarczy zrezygnuję, a założę tam zamrożenie. O, kto tam? Pablo, czy to ty? Nie, nie jestem Pablo. O, wybacz mi, skarbie. Jestem Ata. Świat jest surowy, a dzień okrutny. Ostatnio miałam gości, którzy niestety mocno dali mi się we znaki. Chyba ci zimno. Mogę ci coś zaoferować? Nie, ja nonsens. Tylko... Nonsens. Mam w garnku gorący rosół. Przyniosę ci kubek. Ci goście sprawiają problemy? Młoda para, dezerterzy wojenni. Dziewczyna była w ciąży. Co miałam zrobić? Zostawić ich na zimnie? No i ukryłam ich przed władzami. Ryzykowałam. Jak to zwykle bywa, stara Atta miała zbyt miękkie serce. Okradli mnie. Wzięli pierścionek, wisiorek, ostatnie pamiątki z ziemi, prezenty od mojego zmarłego męża. Ja wcale nie chcę ich krzywdy. Chcę tylko odzyskać to, co mi ukradli. W zamian oddałabym wszystko, co mam. Wydaje mi się, że coś dla nas. Czemu nie? I tak nie mam nic do roboty. Cenne skarby. Wojskowa kucharka. Dobra. A wrogowie? Dosyć duża aktualizacja, bo aż 7? No tak, bo jak oddaliśmy misję, no to i potwory, i tutaj nasi zgarnięte nagrody, czyli jeszcze dwóch będziemy mieli do ściągnięcia. Potworów za to mamy troszeczkę więcej, bo jeszcze 5 aż. Okej. Okay. Wydawało mi się, że z potworami już jakoś tam się bardziej uporaliśmy. Idziemy zbadać kryjówkę. O, tutaj? List do Diany. Zrezygnę na spotkanie z kimś, kto twierdzi, że jest w stanie przeprowadzić nas bezpiecznie przez las. To jedyna droga. Gabe jest pewien, że ludzie Korrigana nie wytrwają już długo. Przeciw budowlikom twierdzi, że musimy się wydostać, zanim będzie za późno.
Poszukaj pary w lesie. No dobrze. Udamy się do lasu. Tak jak mówiłem, jeszcze u Zachedniego sobie zmienimy tarczę. Chociaż no kurczę, nie wiem jak z tą tarczą jest, ale wolałbym chyba zmienić tą tarczę w tej broni na zamrożenie. Trzymajmy się już w miarę tego zamrożenia. Modyfikowanie wyposażenia. No tak jak mówiłem, no to zamrożenie akurat jest fajne, nie? Dobrze, więc coś z tego co pamiętam, to w lesie mamy poszukać jeszcze kogoś. Jakieś mamy tutaj możliwość personalizacji bardziej ciężarówki? No nie, wydaje mi się, że to co dostaliśmy na początku jest no tak jakby najlepsze na tą chwilę, chociaż może tutaj coś będzie jeszcze dalej. No i felgi. Chyba, że właśnie o to byśmy sobie dali. To jeszcze jest sztandar. Tak, wiem. Wiem, że często narzekam na Shire, ale przynajmniej jedno mniej lubię. Też wydaje mi się, że jest najbardziej taki spoko dla nas. Nie no, znaczek Outrideru. To będzie pasował. Albo może... Też nie jest głupie. Dobra, na razie niech będzie. Jakubie, ruszajmy. Mamy twierdzę. Nieznany region. Leśna enklawa. Cenne skarby, aktywne zadanie. A w leśnej enklawie tam nigdzie nikogo... Nigdzie nikogo tutaj nie mamy na razie. Tak, tutaj nieznany region, osąd. No i cenne skarby, drugi składnik. Okej. Jeszcze muszę poszukać Sary Tanner gdzieś. Jak to wygląda? Lumber Camp. Czy to nie jest tam miejsce, w którym nie mogliśmy się dostać? Nie, to chyba było tu. Nie wiem. Możliwe. Ja się tam mogę przenieść? Chyba tak? Gdzie jest flaga? Tam jest. No? To chyba ten gość, którego szukam. Jego laska musi być w okolicy. Coś mu się stało. Na pewno. No jak oczyścić teren? Ja nie chcę z nimi wchodzić w konflikt na razie. No i nie będę miał wyboru. Dobra, to zaraz wrócę. Dobra, teren ogarnięty. Przenosimy się już w kierunku Daisy. Znajdź Daisy. Oh. Dear Daisy. Ej, to jest, jesteśmy tutaj. No. To jest... Zaraz. No jesteśmy tutaj na dole, gdzie ja niby zejść nie mogłem. Z tego co kojarzę, nie? Ale czy tam była wcześniej flaga? Tak. W poprzedniej broni burzyciela załatwiałem naprawdę bardzo szybko. No, teraz wydaje mi się, że idzie o wiele wolniej.
No i teraz znowu zamrozi się pewnie, tak? A nie, no właśnie, tutaj jest to, gdzie zejść nie mogłem. Tak mi się właśnie wydawało. Szlach. No zbadajmy teren. Dziewczyna uciekła do lasu. Wiadomość od wojownika Kanga. Będzie tu w ciągu godziny pokolenie ciało, a ja dam mu ten dwójkę uciekinierów. Może dzięki temu unikniemy losowania na cały miesiąc. Aha! No, czyli jak ktoś się tam zapuścił za daleko do lasu... No i się wyjaśniło. Tylko wiecie co, najlepsze jest to, że ta misja, ona nie była zaznaczona na mapie w mieście okopów. To jest mega dziwne, nie? No, ale lokację przynajmniej będziemy mogli zbadać. Jak będę miał chyba tytan, to wrócę do tamtej broni, którą mieliśmy, tylko ją trochę, wiecie, podbiję, nie? Chociaż wiecie, no... Ta nie jest jakaś kiepska, nie? Tylko chodzi o to, że z tymi obrażeniami jest tak troszeczkę gorzej. Tędy biegną. Magazynek nie jest jakiś tam mega duży, ale na razie nam wystarcza, nie? Dostaliśmy snajperkę. Od Udzio liczyłem na troszeczkę lepsze te nagrody. Jednak się przeliczyłem. Zmienimy sobie na chwilę tą broń. To była ta? Krwawienie mi zapodali. Dała więcej krytyka, tak jakby mi się wydaje. No, a jeszcze jeden. No właśnie, widzicie, z tym piorunem jest chyba lepiej. No tylko tutaj musielibyśmy sobie poziom podbić tej broni o jeden. No tylko przeżyj się przez bagna, ale którędy? O, coś większego. Ola! No dobra. Tu sobie jeszcze posprawdzamy. Nic nie ma. Z kim tu? Mówię, no ta wydaje mi się... jest lepsza, nie? No, sami zobaczcie. Sadzi damage'em jak posrana. Jeszcze te błyskawice, nie? Przeszukaj szczątki. Tu jest skrzynia, trochę zalana, ale miejmy nadzieję, że ekwipunek nie będzie obrdzewiały. Czy coś jeszcze? Podejrzewam, że tam będziemy mieli iść chyba.
No, gdzie jesteście, potworki? Garnięte. Idziemy dalej. A, jest ptasior. No oczywiście. Złom skóra. Tam mam iść. Czyli jak mam iść tam, to idę tutaj. A tutaj... Jestem zawiedziony, bo nic nie mam. No, wydaje mi się... Że te poziomy teraz o wiele szybciej się wbija. Dopiero co wbiłem... 24, nie? Tu chyba nic nie mamy. Z kim przyjdzie nam tutaj walczyć teraz? Mówię, no z tą bronią i z tym... Nie, matka! Tylko nie matka. Już dzieci lecą. Uciekaj. No dobra. Dojebały mnie. Nie będzie łatwo. Standardowo. Nienawidzę tych matek roju i całej tej reszty. Serio, to jest dla mnie jeden z gorszych potworów, jakie mogą być w tej grze. Przynajmniej zdjęliśmy jej ładnie, ładnie tymi piorunkami, jak dostaje, jest dobrze. Matko Roju! Nie atakujcie! W razie zamrożona. Nieźle. A bo te pioruny ją tam męczą. Dobrze. Co wyłapaliśmy? Ale też jakiś szał nie poleciał. No nie, jednak ta broń to zostanie ze mną na naprawdę chyba dosyć długo. Serio. Nie było też źle, bo alfy tu nie było żadnego, nie? Więc no tutaj... Wiadomo. No gdyby broń była podciągnięta pod wyższy poziom, to... Dziewczyna. Starucha zabrała im wszystko, co mieli. Chyba muszę sobie z nią pogadać. Co? Próbuję się przed nim ukryć. Słyszę, jak...
wszystko co mamy i CIA okradło nas z przeszłości. Skazują moje nienarodzone dziecko na nieskończoną wojnę, więc uciekliśmy. Ata zabrała nam wszystko co mieliśmy. Zagroziła, że wyda nas Korriganowi, po czym i tak to zrobiła. O nie, no Ata. Ata szmata. No, trzeba będzie pogadać z nią. To na pewno. Kamp. Lecimy do kampu. Kampu. Jakubie? Szykuj samochód. Teraz tak. To na pewno rozbieramy. To rozbieramy. Rozbierzemy. 10%. To też rozbierzemy. Bo te rękawice mogą być ciekawe. To dostałem z misji. To rozbieramy. To tutaj do zebrania. Tak. No dobra. Widmowy skok jest dosyć ciekawy. Zwiększa obrażenie broni szturmowych, otrzymuje przewagę obrażeń na bliskim zasięgu. A tu jest do każdego. Amunicja dum-dum. No, ciekawie. Nie wiem czemu te wszystkie bronie się wyświetlają tak jakbyśmy je pierwszy raz wyłapali, nie? Dobra, gdzie my tutaj mamy Jakuba? Jakub, tu jesteś. Mogłem powiedzieć, jak to się skończy. Nigdy nie zaufam dwóm. Nieładnie ze strony Aty, że nas okłamała, więc no co jak co, ale tego nie lubimy, nie? Królowa Roju, no że gdyby tam był jakiś alfa, to miałbym o wiele ciężej pewnie, nie? Cenne skarby. Idziemy tutaj, Aty. Kiedy siedzę, to już w dół. Z rozkazu marszałka musimy patrolować to cholerne miasto. Nikt nie jest... Udało ci się już wytropić te dwój... O! Witaj z powrotem, skarbie. Więcej ciepłego rosołu? Możesz już przestać udawać. Co takiego, skarbie? Niestety coraz słabiej słyszę. Nie wiem, czy to przez te bomby, czy to wina podeszłego wieku. Dość tych bzdur. Zabrałaś wszystko, co mieli. Wygoniłaś na pewno śmierć. Wciąż było ci mało. No i dlaczego się dziwisz? Ten świat wyciska z nas życie. Wszystko odbiera. Ja nie jestem gorsza od reszty tutejszych. Proszę. Czego chcesz? Wszystkiego, co ukradłaś. I nikogo już więcej nie oszukasz. Bo utopię cię w twoim rosole. No, nie spodziewałem się, że tutaj dostaniemy coś szałowego. Także no coś, no nie wiem, no to tutaj to jest po prostu, bierzemy towar na rozłożenie raczej, nie? No to jest bez sensu, no bo tu mamy po dwie umiejętności, biorę hełm, tyle. Teraz mamy porozmawiać z Jakubem, wyruszyć dalszą drogę. A coś tutaj mamy ciekawego w sklepie? Kolega ma coś fajnego? Tak średnio chyba. Kurczę, no chciałbym mieć więcej tytanu. Ten tytan to naprawdę jest ciężki towar. Dobrze, moi drodzy, no widzimy się w następnym odcinku, oczywiście, jak wspominałem. Tutaj zakończymy sobie
No bardzo brzydko ze strony Aty, no skazała młodą parę, którzy no stracili swoje życie przez nią. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam. Hej, hej.